Wiem, nie śmiejcie się, zmieniłem sobie fryzjera. Zadanie, które teraz mamy rozwiązać, jest wręcz klasyczne. Znajdziecie podobne zadania na moim kanale Fizyka Max. Zadanie, które mamy rozwiązać, dotyczy bloczka nieruchomego, przez który jest przerzucona nitka. Z obu stron wiszą dwie różne masy. Mamy rozpatrzeć przyspieszenie i napięcie. Napięcia nici przede wszystkim autor domaga się. W przypadku, kiedy układ ten znajduje się w nieruchomej windzie, potem w windzie poruszającej się do góry z przyspieszeniem, a na koniec jeszcze z góry z przyspieszeniem. Rozpatrujemy najpierw, ile wynoszą naciągi linki po obu stronach bloczka, kiedy winda spoczywa. No, narysowałem układ i rozpatrzmy siły działające w tym układzie. Zacznę od tej masy M1, mniejszej. Oczywiście masa M1 będzie poruszać się w górę, masa M2 w dół. Zatem popatrzmy na siły działające na masę M1, jej ciężar Q1 i napięcie linki N1, które to napięcie musi być większe, skoro ta masa porusza się w górę z przyspieszeniem. Wypadkowa siła musi być zwrócona do góry. Taka siła jak N1 działająca na masę M1 działa również na bloczek. Jest tu przyłożona. Taka sama co do wartości, ale zwrot tej siły jest przeciwny. Trzecia zasada dynamiki. Jeśli masa M1 porusza się do góry, to bloczek obraca się tak, jak wskazuje strzałka przerywana. No to z drugiej strony na bloczek działa napięcie nici, które musi być większe od napięcia M1. Z tego powodu, że tutaj na bloczek działają dwa momenty sił. Ale o tym za chwilę. No to taka sama siła ze zwrotem przeciwnym jest przyłożona do masy M2. A skoro masa M2 porusza się w dół, to jej ciężar Q2 jest większy od napięcia N2. Piszemy dynamiczne równania ruchu, najpierw postępowego masy M1, czyli krótko mówiąc drugą zasadę dynamiki. M1A równa się wypadkowa siła, która jest równa N1 minus ciężar, czyli M1G. Na masę M2 działają siły Q2 i N2. No oczywiście Q2 jest większa, czyli M2G minus N2 to jest wypadkowa siła działająca na masę M2. I dynamiczne równanie ruchu obrotowego. Blok obraca się. Autor podał tu informację, jaki moment bezwładności blok posiada. W związku z tym piszemy dynamiczne równanie ruchu obrotowego, czyli drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego. Tak jak wyżej było m razy a, tak tutaj w ruchu obrotowym jest i razy epsilon, i moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe. Ale od razu piszę, korzystając ze związku między przyspieszeniem kątowym epsilon a liniowym a, że epsilon równa się a dzielone przez r. No i to się równa wypadkowemu momentowi sił działających na blok. Działają dwie siły. Ich ramiona są identyczne, równe r. Czyli wypadkowy moment siły jest równym różnicy momentów sił N2 razy R minus 1 minus N1 razy R. R wyciągnąłem poza nawias. Z pierwszych dwóch, a może tak jeszcze, zwróćcie uwagę na to, że mamy w tej chwili trzy równania do rozwiązania. I wśród tych trzech równań są tylko trzy niewiadome. N1, N2 oraz A. A trzeba wyeliminować i wyznaczyć N1 i N2. No to ja robię to tak. Każdy z Was może zrobić i pójść swoją indywidualną drogą. Ja robię tak. Wyznaczam N1 i N2 z pierwszego i drugiego równania. No i oczywiście za chwilę te N1 i N2 wstawię do trzeciego równania, tylko to równanie trochę zmodyfikowałem, pozbyłem się nawiasu, dzieląc obie strony przez R. No to teraz pierwsze równanie i drugie równanie wstawiam do trzeciego w te miejsca zaznaczone
przez strzałki czerwone i otrzymuję coś takiego. Przyjrzyj się temu równaniu. Z lewej strony jest A, z prawej strony jest A w dwóch miejscach. Przenieśmy te iloczyny, które zawierają przyspieszenie A na lewą stronę. Otrzymamy taką zależność, bo z prawej strony zostanie, zobacz, M2G minus M1G, wyciągnąłem G poza nawias. No to wyznaczamy przyspieszenie. Ono wygląda tak, jak podstawimy dane, to znajdujemy jego wartość. Mając wartość przyspieszenia, no cóż prostszego, idziemy do pierwszego równania, do drugiego równania i wyznaczamy wartości napięcia linki w przypadku, kiedy winda jest nieruchoma. No to teraz spróbujemy udzielić odpowiedzi na polecenie autora zadania, ile wynoszą naciągi podczas ruchu windy w dół lub w górę. Otóż, w przypadku, gdy winda porusza się z przyspieszeniem w górę albo w dół, staje się ona układem nieinercjalnym, w którym to układzie działają siły bezwładności. Jeśli winda porusza się do góry, to wszystkie ciała znajdujące się w windzie doznają działania sił bezwładności przeciwnie zwróconych. Każda siła bezwładności, tak jak każda inna, działając, powoduje, że ciała poruszają się z przyspieszeniem bezwładności. Zatem ciała w windzie poruszające się na przykład do góry podlegają przyspieszeniu ziemskiemu G oraz przyspieszeniu bezwładności wynikającemu z ruchu windy. Wartość przyspieszenia bezwładności jest taka jak wartość przyspieszenia windy, tylko to przyspieszenie bezwładności jest zwrócone przeciwnie. Zatem sumując nasze rozważania, moglibyśmy rozpatrywać windę w tym przypadku jako nieruchomą, ale wtedy przyspieszenie, jakiemu ciała podlegają, będzie albo sumą przyspieszenia ziemskiego i bezwładności, albo różnicą w zależności od tego, czy ruch będzie odbywał się w górę, czy też w dół. Strzałka ta pokazuje, że rozpatrujemy najpierw ruch w górę. Zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, zamiast G przyspieszenia ziemskiego wstawiamy przyspieszenie ziemskie plus przyspieszenie windy wynikające z tego, że pojawiają się siły bezwładności. No to w tym przypadku zobacz, z jakim przyspieszeniem poruszają się ciała na bloczku. Podstawiamy dane i znajdujemy, że to jest 37 metra na sekundę kwadrat. No to wtedy odpowiednio N1, patrz tu na pierwsze równanie, będzie mieć wartość tak jak na ekranie i N2 po wstawieniu przyspieszenia A 3,7 w to miejsce, wartość taką. Kiedy przyspieszenie windy jest skierowane w dół, to siły bezwładności działające na ciała znajdujące się w windzie są skierowane, są zwrócone do góry, pionowo w górę. Zatem sytuacja wygląda tak, jakby winda była nieruchoma, ale przyspieszenie, jakiemu podlegają ciała, jest równe ziemskiemu minus przyspieszeniu windy. No to w tym wzorze zamiast G stawiamy G minus przyspieszenie windy. Znajdujemy, że to jest 2,4 metra na sekundę kwadrat. No to tak jak poprzednio wstawiamy do wzoru na napięcie N1 zamiast przyspieszenia G A plus G minus A windy, znajdujemy wartość i tak samo znajdujemy wartość N2. I polecenie ostatnie w tym zadaniu. Przeanalizuj wartości naciągów liny dla krańcowych przypadków bardzo małej i bardzo dużej wartości momentu bezwładności bloczka. Ponieważ nie mamy miejsca, to za chwilę zlikwiduję rysunek i tu jeszcze pewne fragmenty, które
będą nam niepotrzebne, wyeliminuję. Te, które będą potrzebne, zostawię. I tak, zobacz, w przypadku rozważań w windzie nieruchomej, to był ten pierwszy przypadek, zostawiam przyspieszenie i wzory na N1 i N2. To samo robię w przypadku drugim. Zostawiam przyspieszenie, wzory na N1 i N2, no a przyspieszenie w trzecim przypadku i wzory na N1 i N2. Przesuwam to wszystko w lewą stronę, bo mało jest miejsca w dalszym ciągu. Mamy taką sytuację. Ta pozioma dwukrotna strzałka mówi, że rozważania tutaj prowadzone będą dotyczyły sytuacji, kiedy winda jest nieruchoma. Takie jest przyspieszenie ciał w windzie, a takie są napięcia. No i mamy rozpatrzyć przypadek pierwszy. Kiedy moment bezwładności jest równy 0, zwróćmy uwagę na to, że od razu ten ułamek jest równy 0 i przyspieszenie wyraża się tym wzorem bez tego ułamka. Podstawiamy dane, znajdujemy wartość. Jeśli mamy znalezioną wartość przyspieszenia, to podstawiamy to przyspieszenie tu i tu i znajdujemy N1 i N2. Zwróćmy uwagę na to, że wtedy naciągi linki z lewej strony i z prawej strony wiszącej na bloczku są takie same. Ten problem rozpatrywałem na playliście numer 2, druga zasada dynamiki, w zadaniu numer 96. Sytuacja powyższa, 13.1, 13.1 Newtona, te same naciągi z lewej i z prawej strony bloczka, jest specyficzna i ona dotyczy sytuacji, kiedy moment bezwładności jest równy 0, zatem nitka, która na bloczku spoczywa, ślizga się po nim. Napięcie nici z jednej i z drugiej strony jest wówczas takie same. No i przypadek, kiedy moment bezwładności jest nieskończenie wielki. Jeśli tak, to mianownik jest nieskończenie wielki i po podzieleniu przez ten mianownik otrzymujemy, że przyspieszenie jest równe 0. Jeśli tak, to od razu zapisujemy, iż N1 równa się M1G, bo A jest równe 0, N2 równa się M2G, bo A jest równe 0 i napięcia z jednej i z drugiej strony różnią się w znakomity sposób. Tu napięcie jest dwa razy większe z jednej strony niż z drugiej. Jest to sytuacja, w której moment bezwładności jest wielki, czyli bloczek się nie obraca, na nim spoczywa sznurek, nić, która nie ślizga się. Jeśli tak, to jest spokój, nie ma ruchu z przyspieszeniem i z jednej strony naciąg nici jest równy ciężarowi wiszącego ciężarka z lewej strony, a z prawej strony ten naciąg nici jest równy ciężarowi tego drugiego ciężarka. Nie ma ruchu. Przypadek trzeci, ostatni. Winda porusza się z przyspieszeniem, ale w dół. Dla momentu bezwładności równego 0, oczywiście przyspieszenie wyraża się tym wzorem. Wartość znajdujemy taką. Podstawiamy tu do tych dwóch wzorów przyspieszenie windy, przyspieszenie ciała, przyspieszenie ziemskie i znajdujemy, że wartości są takie. Co to znaczy? Moment bezwładności jest równy 0, czyli nie ma on kontaktu, ten bloczek z nitkami i z ciałami. W związku z tym nitka ślizga się i napięcie nitki z lewej i z prawej strony jest takie samo jak w przypadku pierwszym, w którym winda była nieruchoma. Tu napięcia są takie same, ale mniejsze, bo winda porusza się jeszcze
pionowo w dół. No i gdy moment bezwładności jest nieskończenie wielki, wtedy przyspieszenie jest równe 0 i otrzymujemy wartości po podstawieniu na 5. Zwróć uwagę, jedno większe od drugiego 2 razy. To są te drugie przypadki w każdym z tych trzech. Sytuacja więc wygląda w ten sposób, że moment bezwładności jest tak wielki, że bloczek ani drgnie. Jeśli nie ma ślizgania się nitki, nitka w wyniku tarcia nie przesuwa się, to napięcie nitki z lewej strony jest równe ciężarowi minus przyspieszenie, minus siła bezwładności z lewej strony, a z prawej strony jest równe to napięcie nici różnicy siły powodującej ruch w dół, czyli ciężaru ciała i siły bezwładności.